Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjechaliśmy dzisiaj z drugiej strony Zadupia, jakbyście nie widzieli. Będziemy robić bramę dalej, kończyć ją. Dzisiaj skończymy? Nie wiem, nikt tego nie wie. No ogólnie to mieliśmy już jedną przygodę, zobaczycie to na pewno gdzieś tam w ciągu filmu. No teraz to wrzucę, no. Od razu. Dobrze. Od razu to wrzuć. Wygląda na to, że albo UFO, albo traktorzysta frajer powalił nam ogrodzenie. Chciałbym wierzyć, że to zwierzyna, albo że przegniło, ale z tego co widziałem, to nie przegniło. Także no, książę nie chciał zahaczyć o świerki, więc wolał zahaczyć o ogrodzenie. Jak, no jakoś tam niedługo pewnie będę je naprawiał i trochę obniżę te słupki, żeby pan książę miał łatwiej przejechać, bo nie chcę się ciągle po nim naprawiać. Szkoda, że akurat przewiesiliśmy fotopułapkę, która widziała bramę gdzie indziej, no ale tak by nam to nic pewnie nie dało. Tak. Także bierzemy się za drugą część bramy. Powodzenia. Sobie mówisz powodzenia? Tak. Właśnie przyjechaliśmy na działkę i zobaczcie, mamy pierwsze chyba szkody w ogóle. Chyba nie było tak nigdy jeszcze. Ogrodzenie jest położone. Tu ten słupek stoi i się trzyma. Tutaj dwa leżą. I ten jest wykrzywiony i też jest do wymiany. Się cały rusza. Adrian przed chwilą go sprawdził. Na razie jeszcze, o widzicie, chodzi leciutko. Na razie jeszcze stoi, ale słupki nie są zgnite. Po prostu są złamane. I ten drugi tak samo jest złamany. Więc nie mogły, jakby nie miały prawa się tak wygiąć. No i Adrian poszedł po nowe słupki, bo będziemy próbować je tu wstawiać. Siatka jest pęknięta. Nie widać tu śladów zwierząt raczej, chociaż tutaj było gdzieś jedno takie kopyto, ale nie sądzę, żeby to były zwierzęta. To wygląda na to, że ktoś tu musiał przejeżdżać jakimś ciężkim sprzętem. Obstawiamy, że jakiś traktor z przyczepą albo tir z przyczepą, bo wycinają tu drzewa i musiał po prostu zahaczyć. Wykonaliśmy naprawę, tutaj dołożyliśmy po prostu dwa słupki, tutaj jeden, a tego na razie zostawiamy, no ale jest zrobione. Trochę prowizorka, bo dzisiaj nie byliśmy przygotowani na to, bo chcemy jechać robić bramę tam do tyłu. No ale dobra, zawsze coś. To Adrian kopie dziurę pod słup, ale problem jest taki, że jest tu bardzo dużo korzeni. Kto by się spodziewał. Więc pewnie trochę to zajmie. Wiertnica na pewno nie dałaby tu rady. Dziura się powiększyła w międzyczasie, gdy ja byłam kawałek tam. I tam jeszcze nie było. Śmieszne. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć. Napiszcie w komentarzu, czy u was jest bardzo zimno i czy dużo śniegu macie. Bo u nas, jak widać, trochę posypało, ale trochę też stopniało. Widziałem to. Zatrzymaj. Szkoda taśmy na kopanie. Pokażę wam teraz patent, jak się ogrzać, jak jest wam zimno. Wystarczy oprzeć się o żuka i grzeje.
magia. No nie? Nie musicie. Jest drugi szpadel, jak chcesz. Nie musicie marznąć, tylko możecie stać i się grzać. No nie będę z tobą jednej dziury kopać, nie? Adrian teraz coś tam rozkręca i tu już wstawiliśmy ten słupek, w sensie tylko przymierzyliśmy. Nie jest jeszcze zalany ni nic. Coś mam ci podtrzymać? Widzicie, tu do niczego nie jestem przydatna dzisiaj. No możesz to zabierać. Chcesz być nosicielem wkrętu? Widzę, że to jest poważne zadanie. Jak zawsze, ja dostaję te najważniejsze, nosiciel wkrętów. A teraz musimy... Przez to, że jestem leniwy i nie chcę mi się nic mierzyć, powiesić tą drugą bramę i zobaczyć, czy jest równo. Czy się schodzi. A ja nie mam oczywiście tych kurwa wkrętów do zawiasu. I co teraz? Nie nagrało się nic. Czemu? To nie było puszczone. Kurwa, myślałem, że on leci do przodu. Nie. Ja powieś... nie mam dzisiaj mocy na takie żarty. Powiesiliśmy bramę, to nie był żart nawet. A co? Tak se zrobiłam. Nie chciałam cię wystraszyć, ale wreszcie mi się udało. Powiesiliśmy bramę, Adrian przykręcił zawias i wrzucił cegły. Ten statyw jest po to, żeby stał. Nie wymądrzaj się. Masz kaleczne ręce, martwię się. Uspokój się. Jestem spokojny. Nie jesteś. Umiarkowanie. Przesadzasz dzisiaj. Bo nie umiesz trzymać! Ominęła was kłótnia razy trzy. Prawie się pobiliśmy i zwyzywaliśmy. No patologia, no. Także dobrze, że to się nie nagrało. To była typowa scena ze starym, komu świecisz mi czy sobie. No właśnie. Adrian nosi beton. Beton, beton, beton. Dziesiąty raz sprawdzić, czy jest prosto. A jak, nie się, jest, no ale... jak się nie nagrało, to nie widzieliście, ale Adrian używał poziomnicy. Zdradzam go. A i tak nie jest prosto. Tu podniosłem bardziej. Teraz. Dalej sypaj, bo zaraz ciemno będzie. I tyle. Teraz Adrian robi kaszkę z betonu na obiad dla siebie. I mama go będzie wołać: Adrian, do domu!
Na kaszkę z betonu. Będziesz jadł kaszkę z betonu? Jak mi mama wołać, jak nie mieszkam z mamą, tylko z moją niepełnosprawną dziewczyną. Sam jesteś niepełnosprawny. A ty nie jesteś? Nie. Ja nie mam żółtych papierów, a ty masz. Nie mam. Masz. Miałaś tego nie mówić. Ja nie powiedziałem, że jesteś niepełnosprawna umysłowo. Dzisiaj jesteś niepełnosprawna ruchowo, ewidentnie. Nieprawda. Nie kłam. Adrian kłamie was. Równie dobrze. Mogłem tu przyjechać z 3-letnim dzieckiem albo psełem bez przeciwstawnych kciuków. Proszę ustawić ten statyw na ziemi. Widzicie, jak on się wymądrza? To jest przesrane. Statyw. I tak dzień w dzień jest to samo. Statyw na ziemi postaw. Dzień w dzień mnie wyzywa. No nie mogę go postawić, bo go trzymam. Adrian, bądź milszy dla Martynki. Ty, a co to jest? Jakaś terapia grupowa? Tak. Jak się robi, to się robi. Przecież robię. My to sobie żartujemy, nie? Żeby nie było, żeście nie myśleli, że na serio jest tak patologicznie. No, teraz jest wszystko gici-kici, dopiero w domu będzie wpierdol. Gici-kici? Kici! Kici-kici? Tak. To się kota tak woła. Możliwe. Nie powiedział, że nie. Dzisiejszą misję wypełniliśmy w 100%, czyli wstawiliśmy drugie przęsło bramy i możecie... Drugie skrzydło. Skrzydło. I możecie ją teraz podziwiać. I Adriana też. Proszę bardzo. Brama donikąd prowadzi donikąd. Jesteś zadowolony? No, nie dalej. Wiem. Nie wiesz? Gdzieś mi tu spierdoliła po drodze. Ale to się zateguje. No.
Dobra, jedziemy do przodu. Ja będę operatorem, będę wam gadał głupoty i wyzywał Martynkę, i będziemy ją nagrywać. Będzie chodzić po zadupiu pierwszy raz od 84. Bo wcześniej nie chciała tu nigdy ze mną przyjechać. Nie chciała. Nie miała czasu. Niektórzy pracują za dnia. Myślałem, że ten co nagrywa, to zmyśla, bo ty mi tak robisz. Myślałem, że takie są zasady. Teraz się nagrywa. Chcesz morsować? Teraz się nagrywa dopiero. Tak po łydki by wystarczyło. No zamocz paluszki. Nie, dzięki. Opadła woda mocno. Ale ładnie, fajnie to bardzo wygląda. Lepiej niż tamto, bajorko. Lepiej niż które? No tamto. Ty się uważaj. Gdzie idziesz? Tam przez ogródek. Na około. Nikomu się nie chce tego roztwierać. Ładnie powiększyć, nie? Jak się w ogóle zrobiła ta wycewka? O kurna, na środku. No mówiłem ci, że to jest pod moką. No ja chciałem zrobić taki półwysep, mówiłem ci. Chcę tam wierzbę posadzić. Jakąś. Chowaj! Zrobić tak poniżej na. Martynka masakra zostawiła swoje rękawiczki na sznurku w domu. No. Ale się idziesz i się zapadasz, nie? Strasznie. Ale to fajnie wygląda, to się nie spodziewałam. Także myślę, że w tą stronę pójdziemy jeszcze co najmniej ze 2 metry, tam w tamtą. No ale tamto też tak zostawmy tą wyspę. No tak. A to się tak samo zrobiło? Co? Ty tego nie kopałeś? Czego? No tu chyba. Czego? To się tak poszerzyło. O czym ty mówisz? No tu, tego ty nie kopałeś? Jakbyś się samo tak jakbyś zrobiłem, oglądała tak? Moje filmy, to byś wiedziała, że to ja to kopałem. Aha. Wydało się. Jewana. Kiedy ty to robiłeś? W którym filmie? W tym, który się nazywa Rozkopuje Bajorko. Martynka tak śledzi, widzicie, losy zadupia. Ona tutaj jest, tylko się spełnia jako aktorka słabo opłacana, a wszystko inne to już tam. Ale mi w ogóle nie płaci za to, że ja tu występuję. No, dlatego słabo opłacana, ale ten. Dostałaś jeść. Sama zrobiłam to jedzenie i sama za nie zapłaciłam. Nie, ja! A dobra, ty, no. Sorry, zwracam ci honor. Ale sama je zrobiłam. Podoba mi się, że moje miejsce na hamaczek też jest zalane. No jest. No jest moc ogólnie, nie? A tą budkę w końcu trzeba przed wiosną wyczyścić, ale tam nic nie mieszkało i tak. Budka 2-1 czy 7? Nic. Tu i tak już jest teraz zajebiście. No ale idziesz i się zapadasz, tam no nie wiem. Chodź, bo to nie ma sensu. No nie, no nie będę po wodzie chodził. A może chcesz być Jezusem? Ale jestem grubym Jezusem i nie umiem pływać. Tak jak w tym serialu był ten, co miał pokazać 1670, co miał pokazać, jak po wodzie chodził i się utopił. Dobra, czy uważa pani spacer za zakończony? Tak, możemy jechać stąd. Zimno, mokro, ciemno, kurwa i nie wiadomo co jeszcze. Dobrze. Dobrze, chodźmy po tym gruzie, ubijesz trochę. Gdy mam mniej roboty. Dobrze. Dzisiaj miało być miło, pięknie i wesoło. Było jak zawsze. Tardianek wkurwiony od początku, już za zakrętu widziałem, że ten płot leży i już było. Już byłem zagotowany. Powoli mi przechodzi. Pogram w gry, wypiję piwo i powinno być dobrze. Stoi na razie, więc mamy nadzieję, że postoi trochę, a i tak dodatkowa robota znowu. Nie będę go chyba naprawiał porządnie.
poskręcam te słupki dyskami i skrócę je, bo myślę, że droga jest na tyle wyżej od ogrodzenia, że on tu jakoś przytaczył gdzieś tu górą czy coś tam. No nie wiem, zresztą nie będę zmyślał, ale wydaje mi się, że jak będą niższe, to będzie łatwiej przejechać. I zostawi to tak na razie w pizdu. No i zobaczymy, co to będzie. Tak. Co będzie następnym razem robione, nie wiadomo. Teraz ma być zimno ciągle. To się okaże. Tak. Martynka była tutaj godzinę i już umrzywa. No bo jest mi zimno. Hipotermia i tak dalej. Także jedziemy do domu się grzać. Się grzać, tak. Było fajnie i... Komu było fajnie? No ogólnie było fajnie. Nie było. Dzisiaj nie było w ogóle fajnie. Nie, bo było zimno, mokro, ciemno. Wszystko się popsuło. Ardianek był wkurzony i tak. Tak. No. Wzięliśmy kartę też Złotopułapki. Zobaczymy, czy się coś nagrało, ale mamy dużą tą, jak to się mówi, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że jest jednak niedziałająca. Chciałam tylko powiedzieć brzydziej. I nie wiem, co będziemy z nią robić. Czy będziemy ją znowu odsyłać, czy ją wykopiemy. Zakopiemy. Nie wolno zakopywać. Nie, żartuję. Ale zobaczymy, co z nią będzie. A jak coś się nagrało, to wam wrzucimy. Na pewno w filmik, do filmiku. I co? Jajce. No i to chyba na tyle. No to do następnego. Trzymajcie się ciepło. Nie zamarzajcie tak jak ja. I do widzenia. Pa, pa. Powiem, nic nikt nie odniósł. To jedzie z nami. Ty, wiecie, że Adrian ma 2,5-metrową poziomnicę, której w życiu nie widziałam? Wysypuje cię tu, jest większa od niego. Ale z niej nie korzysta chyba, bo leżała w śniegu. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia. Bardzo mała żaba, jest sobie kebaba, przez telefon gada, ej, ej, ej. Chyba ci trzeba dawkę leków. Tobie chyba. Ja się muszę ruszać, bo mi zimno. Żaba na kanapie.